Gracze z dzielnicy Katowic przywieźli tutaj ze sobą dwóch bramkarzy. Michał Elżbieta 94, Jałgen Czyliński 80, Bartosz Raszko 66, Mariusz Kuchnicki 13, Marcin Wiśniewski, formacja trzecia. Trasing zawodu z pozoru łatwego krążka nie opanował Kukuszki, no a tymczasem akcja i czy będzie gol? Tak! Adrian Parzyszek, no tej postaci przedstawiać nie trzeba. Rutynowany hokeista, oczywiście wielokrotny reprezentant Polski, strzela pierwszą bramkę w tym spotkaniu i to jest gol dla swojej, i pierwszy gol oczywiście dla swojej drużyny, czyli na przodu Janów. No. Uderzenie po lodzie, Krzysztof Bojanowski przed siebie, ale dość niepewnie, tam jeszcze musiał pomagać mu jeden z zawodników, obrońców, jeden z obrońców, natomiast teraz bodajże Rajski zdobywa bramkę numer 2, widzieli Państwo dosyć kuriozalna sytuacja, krążek po prostu wtacza się z bardzo niewielką prędkością. No znowu w tym polu bramkowym nie mogą zachować koncentracji zawodnicy drużyny gospodarzy, no i tracą drugiego gola. Znowu przegrywa, znowu nie uzyskuje tutaj punktu w rozgrywkach tego sezonu i przegrywa z naprzodem Janów w stosunku 0-2. Wynik został ustalony w pierwszej tercji spotkania, kiedy to po bramkach Adriana Parzyszka i Adama Rajskiego. Widzicie Państwo w 7 i 16 minucie zawodnicy z Górnego Śląska.